bo ta lipa taka ona już była wielka, a teraz ona już taka zesła, już taka to tam była. Bo jak z się zjechać na ciężkie tą poliową drogę. To je dacza osypowa, to tam była. Tam jak się Mazury rozchodzą, to gdzie? To tam, gdzie osypowa? Gdzie osypowa dacza, tam to, gdzie się rozchodzą Mazury. Mazury. A czemu tak nazywali, że Mazury się rozchodzą? Mazury szli na ścieniec. Myśli do Czesi. Z kościoła parafialnego w Mościska. I dlatego i ja właśnie pytałem, bo ja dzisiaj słyszałem, że ten młodszy pan, to on już mówił, że on wie, że to mówiło się do lipy. Bo ja słyszałem, że ksiądz Edward Saletnik każdego dnia w lecie chodził spacerem do tego świętego Jana i potem szedł do źródła. I dzisiaj wypróbowałem, jak to było, jak ta droga wyglądała. Lipa księdza Saletnika, znającej wiele, wiele innych pokoleń. W roku jubileuszu odejścia po Nagrodę Nieba księdza Edwarda parafianie parafii świętego Jana Chrzciciela postanowili wskrzesić szlak świętej pamięci księdza Edwarda Saletnika i chcemy tutaj upamiętnić lipą, nową lipą, ażeby następne pokolenia, które tutaj kroczyły na mszę świętą Szczyszek z Lackiej Woli, które utrzymali tę wiarę, ażeby to też pokazać, jak cenna jest nasza wiara, jak są cenne, jak są stopy, po których warto wstępować drogami zbawienia. Zajęło nam kilka dni odszukiwanie tego miejsca, ponieważ to porosło chabaziami, ale jednak ci, którzy w dzieciństwie tu wiele czasu spędzili, można powiedzieć po omacku, mogli wskazać. Lipa tak bardzo symboliczne ma takie konary i z tych konarów już podumarłych nowe gałęzie, nowe lata rośnie, taki symbol wiary, że jednak wiarę do końca nie wolno wyrwać i trzeba się uczyć od tej przyrody, która pokazuje, że nawet na takim nieudolnym miejscu można ciągnąć się do życia, do światła. Janie z Bolesława, masz się stawić przed Wacława, bo król tak rozkazuje i ciebie potrzebuje, bo król tak rozkazuje i ciebie potrzebuje. Czemuż tak rozkaz surowy, jestem na wszystko gotowy,
wiem, jakaż to przyczyna. Zorona upleciona, o Matko Chrystusowa, Maryjo, co królujesz w niebie. Matko Kalwaryjska, pozdrawiamy Ciebie. Maryjo, co królujesz w niebie. Matko Kalwaryjska, pozdrawiamy. Ja tutaj prowadzę wszystkich znanych i nieznanych. Bardzo się cieszę, że są wśród nas dzieci. Jak dzisiaj jest zesłanie Ducha Świętego i chcemy, żeby Duch Święty odnowił cząstkę oblicza tej ziemi w postaci naprawienia tego, co kiedyś było zrujnowane, zburzone, a jednak zostało, bo dla mnie ludzie mówili, jedni mówili, nie pamiętam, ale mówiło się koło Jana, mówiło się koło Lipy. Tak to nawet mówili nie tylko Polacy, ale kiedy dowiedziałem się, że tysiącaletnik ten nie chodził drogami, w tamtym roku było 50 lat od jego śmierci i przyszła taka myśl, żeby się przejść tym szlakiem i nazwać go szlakiem wiary księdza Seletnika i jego wiernych. A ponieważ ta droga była nieznana, trzeba było pojechać do źródła, bo tam jest źródło obok, źródło Czyszeckie, i bo ksiądz tamtąd wędrował. Wzięliśmy kilku ministrantów, pojechaliśmy do Czyszek i stamtąd wyszliśmy taką nieco inną drogą, a wyszliśmy tam od jeziora i też trafiliśmy tak koło tej cegielni. Ale potem wróciliśmy z powrotem i mieszkanie Czyszecki, pan Jan Kalawaj, opowiedział o tej lipie, o tych rozdrożach, gdzie Mazury schodzą się, rozchodzą. Mówił o księdzu Seletniku, który chodził z butami na plecach i okazuje się, że buty też mogą coś mówić. Ja tu nieprzypadkowo trzymam je, bo powiem, że wspomniałem, że z wielkim pietyzmem do tego odnoszę się, że ludzie, mali, dzieci i dorośli szli boso, a już bliżej domu Bożego, umywali tam w potoczku nogi, ubierali te, takie były ze szczelce, ubierali buty i zachodzili. Ale też to jest bardzo wymowne te buty, dlatego że był taki okres czasu, kiedy ksiądz Seletnik zamienił buty na buty więzienne. I on wrócił tego i nie pozostawił swojej owczarni. I zostawił ten znak. Jedni mówią, że pamiętają, jak wracał z pociągiem, przyjechał z więzienia przez Sułkowszczyznę, w kufajce, jeszcze nielicznie to pamiętają. Inni bardziej pamiętają to, jak tutaj wypasali krowy i ksiądz tu spacerował, zaskoczeni byli, przybiegali ucałować mu rękę. Widywano go tutaj pod lipą, kiedy modlił się. Widywano, kiedy inni orali, jak wspominał Józef Dziedzic, mówi, że zobaczył kombajn nowy i mówi, o człowieku, kim jesteś? A dziedzic jestem. To ja twoich rodziców ślubowałem, ja ciebie chciłem. I to były takie pogadanki, i dlatego chcemy uczcić. Ale też w 49 roku księdza właśnie za te chodzenia tutaj aresztowany i poszedł do lagrów. Nie wiem, gdzie odbywał te lagry, ale to był czas dla niego trudny. Ale kiedy wrócił, był bardzo umocniony na pewno. Skoro przyszło ten taki dzień, kiedy my możemy o tym wspominać i trzeba o tym wspominać, dlatego ta okoliczność niech nam ku temu posłuży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miło Was widzieć. Ksiądz prałat Władysław, kiedy dzwonił i uzgadniał, żeby przybyć na to dzisiejsze poświęcenie, zapytałem wprost, dlaczego ja? Raz, że nie brakuje księży w samych Mościskach,
ale i sam ksiądz prałat zasłużony do odnowienia tej figury i tego szlaku, o którym sam przed chwilą wspomniał, mógłby dokonać tego dzieła. Więc ksiądz prałat mi uzasadnia, że ja jednak chcę, żeby był ksiądz ze względu na jedną czy drugą historię, którą miałbym dzisiaj wam przypomnieć. Pozwólcie, że to moje przemówienie, może nie za długie, bośmy już słyszeli kazanie mszalne, przemówienie proboszcza, ale tych kilkanaście czy więcej zdań powiem. Pozwólcie, że moje przemówienie zacznę od podziękowań, bo to podziękowanie należy się księdzu prałatowi za to, że pomimo tych swoich obowiązków ściśle parafialnych wysuwa się na ten margines parafii. Gdzieś na drogach, ścieżkach wynajduje ślady życia i świadectwa zarówno kapłańskiego, jak i wiernych. Więc myślę, że będę wyrazicielem wszystkich was, jeśli podziękuję księdzu prałatowi za to, że ta figura, która tu jest ustanowiona, dzisiaj ma być poświęcona, jest poświęcona i jest ustanowiona jeszcze za pamięci tych, którzy pamiętają ją przedtem, czyli przed tą przerwą, kiedy jej nie było. Więc dziękujemy księdzu prałatowi za to i dziękujemy przy okazji też tym wszystkim osobom świeckim, którzy współpracując z własnym proboszczem do tego dzieła, do tego wywyższenia świętego Jana Nepomucena się przyczynili. Oczywiście jak jestem przy podziękowaniach, dziękuję też i wam od razu za to, żeście ten czas znaleźli. Owszem, pogoda jest sprzyjająca i dzień świąteczny ku temu przydatny. Dziękujemy duchownym księdzu Janowi i księdzu Piotrowi, że też są tu z nami. A ja osobiście dziękuję, że ksiądz prałat mnie gdzieś tam wygrzebał w pamięci i sprowadził na powrót do Domościsk, na poświęcenie figury mojego imiennika, chociaż nie bezpośredniego patrona. Święty Jan Nepomucen, jak wiemy, jest to święty czeski, wywodzący się z XIV wieku. Mogę powiedzieć, że ja żyję dłużej niż on, bo on został zamordowany mając 43 lata, ja mam trochę więcej. I teraz, kiedy stoimy przed jego podobizną, to oczywiście ten żywot, ta jego historia życiowo krótka, niemniej jednak jest na tyle treściwa, na tyle sensowna, na tyle mająca w sobie ładunek, że to jego życie i ta jego bytność jako księdza na tyle zaważyła w życiu, że przez wieki jest po prostu i omadlana, i na pamięć przyprowadzana. Mogę się przyznać, to jest takie moje osobiste wspomnienie, że mając uczniów, przyszłych księży, kleryków, kiedy zleczałem pracę pisania na temat świętych, niektórzy pisali na temat ten wybrany 15-20 stron, a jeden z kleryków na temat Jana Nepomucena napisał ponad 50. Więc tej pracy nie można było ocenić, bo była za mądra, za duża, za obszerna. Oczywiście świadczy to tylko o tym, że popularność świętego Jana Nepomucena, ta jego walka o niezależność Kościoła i później to, co zostało później po śmierci potwierdzone, że stał na straży świętości spowiedzi, jest dla nas na tyle przykładem przekonującym i dla naszych przodków, że myślę, że podzielicie moje zdanie i się z nim zgodzicie, że nie bez przyczyny figur świętego Jana Nepomucena nie brakowało i dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, może nie masz tak tyle co kiedyś, ale też nie brakuje. Ponieważ został święty Jan utopiony w rzece Wiltawie, w rzece przez Czechy, przez Pragę płynącej, stąd jego figury zaczęto ustawiać nad mostami, nad rzekami i przy drogach. Ja mam w pamięci sprzed prawie 30 lat historię z pobliskich Balic, gdzie na początku tej trudnej epoki sowieckiej na drodze, która prowadziła z Balic do Husakowa i do innych miejscowości, ktoś tą figurę zabrał. Kiedy kościoły zaczęto otwierać, to któryś z mieszkańców Balic figurę świętego Jana Nepomucena odnowiono, przyniósł przed kościół balicki. I owszem, figurę ustawiono przy głównym wejściu do kościoła, przy głównej bramie, a ta figura przez dłuższy czas, jak ją stawiali równo, ona się obracała w kierunku Husakowa i w kierunku tych ścieżek i dróg, gdzie kiedyś stała.
ostatecznie uznano, że chce tam wrócić. I wróciła. W procesji, gdzie się, pamiętam, zeszły procesje różnych wyznań wschodnich i nasza, gdzieś tam właśnie w polach ta figura została ustawiona. Taki przykład sprzed laty. Ponieważ głównym motywem tego mojego dzisiejszego zaproszenia miała być historia z mojego rodzinnego Trzcieńca i Lackiej Woli, tak przynajmniej ksiądz prałat argumentował, więc chcę wspomnieć, że w 1941 roku, kiedy już Niemcy zagościli tu na tej stronie od Sanu i 20, właśnie na Jana, 24 czerwca szli przez Lacką Wolę strzelając tamtejszych mężczyzn. Około 50 osób wówczas zastrzelono i zastrzelono osoby na ich podwórzach, a żywych zegnano na plac, gdzie dzisiaj stoi sklep, jest tam Selerada aktualnie, a przed tym placem stała figura Jana Nepomucyna, obecnie znajdująca się w kościele parafialnym Trzcieńcu. Jak opowiadali mi ci, których dzisiaj już nie ma, że leżąc w tym dole, leżąc na ziemi, leżąc podziesiątkowanymi, będąc, bo nad co dziesiątym stał żołnierz niemiecki, mającymi być rozstrzelani, modlili się do świętego Jana Nepomucena o ratunek. I oto leżąc tam w tym dole, zebrana była cała Lacka Wola Góra, w pewnym momencie ludzie usłyszeli, jak jechał na koniu od strony plebanii, od strony kościoła, właśnie w kierunku tego zniewolenia ludzi, jeden z niemieckich żołnierzy krzyczał halt. Się okazało, co jest przejmujące po dziś dzień, się okazało, że kiedy ci ludzie leżeli w rowach ze świadomością, że ich bliscy są rozstrzeliwani czy rozstrzelani w domach, ksiądz miejscowy proboszcz, ksiądz kanonik Dziedział, pertraktował, znając język niemiecki, z dowódcami niemieckimi, prosząc o uwolnienie tych ludzi, zaświadczając o ich niewinności. Historia nam mówiła, że rozdał szaty kapłańskie i mówił: ja jako ksiądz poświadczam, że moi ludzie są niewinni, niegodni, znaczy nie zasługują na to rozstrzelanie. I przekonał oczywiście hitlerowców, ludzie zostali uratowani przez między innymi przyczynę świętego Jana Nepomucena. Jest to historia, która nas, przynajmniej miejscowych, stamtąd się wywodzących, zmusza, i to dopowiem, bo to się prawdopodobnie, nie wiem, czy kiedykolwiek zdarzy. Kiedy ksiądz Dziedziak w 50 roku został wywieziony na Sybir, to w trzcienieckiej parafii przez półtora roku były śluby, ale nie było wesel. Ludzie mówili tak, 3000 ponad parafian: jeśli nasz ksiądz jest na Syberii, nie możemy się tu weselić. Śluby brali w Myślatycach i Mościskach, ale wesel nie urządzali. Nikt się nie wyłamał przez półtora roku. Mniej więcej półtora roku trwa żałoba za rodzice. Potem nie wiadomo, kiedy ksiądz Dziedziak miał wrócić stąd, bo ten już te wesela były. Ale ten czas takiej żałoby i solidarności z duszpasterzem był między innymi skutek tego uratowania ich życia spod figury świętego Jana Nepomucena. Byłem w Złoczowie w zeszłym tygodniu i mówił mi mer miasta Złoczowa, że planują obok kościoła postawić figurę Jana Nepomucena. Co to znaczy? To znaczy, że święty Jan Nepomucen jak gdyby się sam upomina i daje natchnienia prałatowi w Mościskach, władzy gdzieś tam, dobrodziejom, znanym ludziom, żeby być na naszych ludzkich drogach. I moi drodzy, dzisiaj zgromadzeni, to dobrze, że na naszych ludzkich drogach, tych trudnych, tych powikłanych, tych, gdzie obarczają nas różne kłopoty, stoją święci. To dobrze, że na naszych drogach i na naszej drodze, na drodze ta, która jest mało uczęszczana, ale ona jest, stanie święty Jan Nepomucen. Dobrze, że na naszych drogach stoją święci. Może ktoś powiedzieć, czy nam nie wystarczy Pan Jezus w tabernakulum w kościele? Na pewno. Ale tak już jest z naszą wrażliwością, nie tylko naszą tu stojących, ale wrażliwością chrześcijańską. Odkąd chrześcijaństwo istnieje, że chcą tego Boga poprzez świętych mieć jak najbliżej. Dlatego mamy w domach obrazy, dlatego w kieszeniach czy w portmonetkach nosimy różańce, dlatego mamy medaliki na szyjach, bo chcemy tego Boga z tabernakulum poprzez świętych mieć jak najbliżej siebie.
Co to znaczy? To znaczy, że z tymi znakami, z tymi figurami jesteśmy umocnieni, mocniejsi, ale jesteśmy zawsze zwycięzcy, bo oni zwycięzcy byli i pozostają. Święty Jan Nepomucen został zmaltretowany i wyrzucony spośród żywych. Dlaczego? Dlatego, że był niewygodny, ale zwycięski. Zwycięski przez wieki, zwycięski w niebie. I myślę, że każdorazowe poświęcenie czy figur, czy innych takich świętych rzeczy odnoszących się do świętych, w ogóle każdorazowe wzywanie patronatu świętych czyni z nas ludźmi mężniejszymi. Ostatecznie czyni z nas ludźmi pewnymi na naszej życiowej drodze. I sądzę, myślę, że jako ludzie wierzący się ze mną zgodzicie, że gdybyśmy nie mieli na naszych drogach świętych, bylibyśmy bardzo ubogimi. Co więcej, byśmy byli narażeni na błądzenie po tych drogach. A święci pomagają nam, żebyśmy szli drogą właściwą, słuszną i drogą ukierunkowaną w jednym celu, którym to celem jest zbawienie duszy i niebo. Niech święty Jan Nepomucen, któremu tu cześć oddajemy, owszem patrzy na podróżujących tymi ścieżkami, ale niech swoim wzrokiem już z nieba, bez odwracania się, niech spojrzy tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie się poruszamy, gdzie się przemieszczamy. I tam, na tych naszych życiowych drogach, wspiera każdy nas krok. Mam taką propozycję, myślę, że ksiądz prałat nie będzie miał nic przeciw, żebyśmy w chwili milczenia, zanim poprosimy o Boga o poświęcenie tej figury, świętemu Janowi Nepomucenowi powierzyli jakoś swoją sprawę. Każdy z nas ma różną sprawę. W chwili milczenia, później podsumujemy te nasze intencje wspólną modlitwą poświęcenia, a święty Jan Nepomucen niech z bliskości Boga niech nas wesprze, bo przecież to Jemu dzisiaj cześć oddajemy, a święci są ludźmi szlachetnymi, oni nie są skąpi. Miejmy nadzieję, że te nasze prośby, które w milczeniu wypowiemy, zostaną wysłuchane. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Panie, wysłuchaj modlitwy naszej. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się, Wszechmogący, Wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław tę figurę świętego Jana Nepomucena. Sprawa, byśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użyć nam, Panie, za pośrednictwem świętego Jana Nepomucena pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Trudne dla nas zadanie, bo ja tak piąty przez dziesiąty tę melodię znam, ale zacznę tak, jak słyszałem od starszych babci. Witaj, Janie z Bolesława, masz się stawić przed Wacława, bo król tak rozkazuje i ciebie potrzebuje. Czemu rozkaz surowy? Jestem na wszystko gotowy, wiem jak śmierci mojej godzina, pyta się król.
król Jana śmiele, co mu królowa w kościele do ucha powiadała, z czego się wyznawała. Wolę wszystkie męki znosić, nic jedno słowo głosić, mieć miłosa od Boga, niż twa królu powaga. Zawołajcie prędko katu, zemleźcie do naga z szatu. Pańcie go pochodniami, smolnymi świecami. Złoto ogniem wyczyszczają, mnie zaś ogniem doświadczają. Ochoty dodawają, rany twe wyrażają. Co dla Boga skały mury, kruszą się twarde marmury, a ty się Bóg nie boisz i w uporze twoim stoisz. Wiedz, królu, że twe męki są słodsze niż niebieskie rzeki. Dla Jezusa mojego i dla świętych ran Jego. Wiedzieć już uporczywego, uwiąż się u karka Jego. Kamień z mostu praskiego, zrzućcie jak niemównego. Król mój mówić rozkazuje, spowiedź usta pieczętuje i myśleć się nie godzi, co słyszę przy spowiedzi. Już dekret nie odwołany, jesteś już na śmierć skazany. Upamiętaj się, Janie, a znajdziesz łaskę u mnie. Nie śmiem mówić królu tego, co przeciwstwa wie bliźniego. Tobie za śmierć dziękuję, którą mile przyjmuję. Patrzcie, sieroty ubogie, już związane ręce nogie, które was ratowały i jałmużny dawały. Już w Mełtawie utopiony, kamień drogi zanurzony, gwiazdami oświecony, do nieba przeniosiony. Szkoły praskie lamentują, o doktorze się zwiadują, słysząc, że utopiony, żal ich nieukojony. Dziadki małe narzekają, za im niebo poglądają, płaczą nauczyciela, wszystkich pocieszyciela. O zły królu kanonika i świętego jałmużnika, niewinnie utopiłeś i Pragę zasmuciłeś. Zgasła świeca na ambonie, stracił swe płynę w koronie. Sieroty się pytają, gdzie ojca swego mają. Już niebie z Bogiem króluje, za nim tam oręduje. Jest tam naszym patronem
i sławnym opiekunem. Niech doznamy Twej przyczyny, teraz i śmierci godziny. O nasz miły patronie, Nepomuceński Janie. Polecając Bożej opatrzności każdego z nas, naszych bliskich, tych, którym obiecaliśmy naszą modlitwę, jak również i zmarłych, zwłaszcza księdza Saletnika, przestawiennictwo świętego Jana Nepomucena zanieśmy naszą modlitwę przed tron Boży. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Panie Boże, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam doświadczyć bliskości świętych Twoich oraz ich wstawiennictwa u Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Ja wyrażę swoją wdzięczność księdzu Janowi i powiem, że ksiądz Jan nie tylko nosi jego imię, ale też taki tytuł ma, bo ma na sobie święty tytuł doktorski, czyli naukowy. Naukowy był wielce kształcony, więc też jest patronem dla naukowców, a ksiądz jest właśnie naukowcem, bo jest profesorem. I on mnie tutaj tak trochę w waszych oczach podniósł, mówiąc, że ja jestem prawda, ja jestem rядовой. Samuje na swej jaśni ksiądz, prostej ksiądz. Ale chcę powiedzieć, że zakończyć Janem Twardowskim, który poproszę który dał dzisiaj klarę, księdza brata zakonnego Andrzeja, bo ksiądz Twardowski umiał wychwytywać takie szczególne takie rodzynki. I on kiedyś powiedział, stopniowanie, wiecie, przymiotników. Kropla, kropeczka, deszcz ulewa. Ksiądz, kanonik, prałat, zawał. Ale święty Jan Nepomucen jest zarazem patronem dobrej sławy. Takich, bo ludzie zniesławieni byli, jak kiedyś, wiecie, o taki były. Ty jesteś szpion Watykanu. Tak było, tak, ty pracujesz nie wiadomo kogo. Ale nie tylko, więc pomówienia o zdrady, o jeszcze, więc dlatego napisał też w 1959 roku wiersz do patrona dobrej sławy, ale nic nie wspominał o tym Janie Nepomucenie, a my wiemy, że to do niego się odnosi, dlatego dziękując księdzu Janowi, doktorowi, za to życzliwość, że jest wśród nas, że jest na swojej ziemi. Może tak i trzeba, żeby to przez posługę księdza, kapłańską posługę i można było tego świętego uczcić, ażeby to chwała była czym większa. Jak to mówi psalm, nie nam, a Twojemu imieniu oddaj chwałę. Zostaje nam zdjęcie, do patrona dobrej sławy, ksiądz Jan Twardowski. O nie dzisiejszy święty mój, w litaniach niewzywany, przed złym rozgłosem stale broń, patronie dobrej sławy. Bo czy nie pamięć ludzkich serc, czy bramy triumfalne, jednak oczeka na ryas kąt, gdzie wszystkie groby czarne. Chroń mnie od wszelkich hucznych bitw, męczeństwa i więzienia. Śmierć dla Chrystusa ześlij mi. Najprostszą z przemęczenia, o nie dzisiejszy święty mój, wzgardzony, zapomniany, podaj mi rękę, taką śmierć, patronie dobrej sławy. Słusznie mówi ksiądz Jan, że trzeba upamiętnić. Zobaczcie, nawet słońce świeci na Jana tak pięknie, tylko boję się tak, żeby ten święty tamtym rowerkiem nie odjechał nam w nocy. Ale przez pozostałości dziękuję Hanowi Stanisławowi. To ja mu powiedziałem, żeby on tutaj kościół, bośmy tam, bo to zarasta, a on właśnie tutaj tym rowerkiem przyjeżdża. Słusznie, poróbmy zdjęcie, mamy teraz możliwość, żeby to upamiętnić,
A stańmy pod tym świętą figurą, ile nas jest i kto ma zdjęcie, aparat niech robi. A to jest kamerzysta, dziękujemy. To właśnie ten kamerzysta, nie będę nazywał, żeby też się nie unosił, a kamerujący nas, w tamtym roku wskazał mnie, kiedy szukaliśmy tej drogi. Mówię, słyszałem gdzieś lipa, mówi, od tej strony nie znajdę, z tamtej znajdę. Proszę księdza, nie jeden raz chodziłem poza szkołę i chowałem się pod tą lipą. I rzeczywiście mniej więcej wskazał, weszliśmy tutaj, to były konary, wszystko porośnięte, lipa bardzo symbolicznie, ona miała więcej konarów, ale wiatr, ale zobaczcie, jest mocny korzeń i te gałęzie jakby znowu chcą rosnąć. Popatrzyłem, że to jest symbol wiary, że wiary nie da się wyczyć, że ona może puścić korzeni. Tutaj wyrosną inne następne lipy, które będą taką otoczką dla tego. Dlatego też dziękuję, stajemy do zdjęcia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Święty Janie Nepomucenie, módl się za nami. Święty Janie, łzami i prośbami rodziców starości od Najświętszej Panny wyproszony, módl się za nami. Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony, módl się za nami. Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele, módl się za nami. Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego, módl się za nami. Święty Janie, męża apostolskiego wzorze, módl się za nami.